Co oni myślą, że będą brawa mieli? Napadli na Polskę, mordowali, gwałcili, palili. Nie jest pan minister Stanisław. Brawa teraz, że... w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witamy serdecznie. Brawa dla nich. Panie ministrze, telefonuję w sprawie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Pan prezydent Andrzej Duda, gdy ją podpisywał, mówił, to jest moment bardzo istotny. Moment przywrócenia normalności, moment pokazania solidarności tej wewnątrz społecznej. Solidarności tych, którzy w handlu nie pracują i mają wolne niedziele, z tymi, którzy w handlu pracują. I do tej pory to nie była dla nich niedziela, którą mogli spędzić ze swoimi dziećmi, małżonkami, rodziną. Tym ludziom ta wolna niedziela się należy, mówi prezydent podczas uroczystego podpisania ustawy w Pałacu Prezydenckim. A niech się modlą. Jeszcze ustawa nie weszła w życie, bo myślimy o 1 marca, tak? To dzień wejścia jej. A już są sieci, które próbują obchodzić te zapisy. No i nawet chcą wydłużać na przykład czas pracy w sobotę do 23, czy prawie do 24. No i praktycznie w niedzielę też trzeba by się stawić już w pracy przed północą, przed punktem zero, żeby rozpocząć pracę w poniedziałek, czy przygotować sklep konkretnej sieci. To znowu się cieszymy, że jest już ostateczna wersja ustawy ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Ona się rodziła w dużych, można powiedzieć, bólach, bo no, dotyka zarówno pracowników. Ale niech zamkną te sklepy, gwizdu, ten oszoł Chińczyka, niech zamkną. Taki dziadek chodzi, no kurwa, na wódkę tu wlazł i on nie wie, tyle lat żyje człowiek, żeby tam się mógł spytać kogokolwiek, gdzie on może, jak może kupić mieszkanie. I się chyba wrócił i nic nie załatwił. Chodzenie w niedzielę do sklepu no jest, można powiedzieć, grzechem i nie powinniśmy takich rzeczy robić. Niedziela jest święty, najważniejszy dla nas, dla katolików i tak powinno być, ale doskonale wiemy, że no niestety tak nie jest, że wielu też również ludzi, którzy no, powinni niedzielę świętować się w tym czasie, udają się do sklepów i też w jakiś sposób no, nie pozwalają świętować niedzieli pracownikom handlu. Stąd też ta trudność, jeśli chodzi o przyjęcie tej ustawy. Na temat, pamiętam doskonale, jak wprowadzaliśmy zakaz handlu święta i ile wtedy już było dyskusji i straszenia, że się cała gospodarka zawali, ile to będzie ludzi zwolnionych z pracy. Nic takiego się nie stało. Dosyć szybko większość społeczeństwa przyzwyczaiła się do tego, że święta są handlu nie ma. Jeśli chodzi teraz, już no już przechodzę na naszą ustawę, oczywiście ta ustawa wprowadza w życie rozwiązania etapowo, czyli mamy 2018 rok, jak już ojciec mówił, od 1 marca wchodzi ustawa w życie. Pierwsza niedziela będzie 11 marca, która będzie, handel będzie zakazany. No i sukcesywnie w następnym roku, 2019 będzie tylko jedna tylko będzie. W handlowych niedzielę będą wszystkie, oprócz tam wyjątków, które prowadziliśmy, czyli tylko będzie, tak, coś tam będzie. Przed świętami wielkanocnymi i cztery sklepy będą pozamykane. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie będzie kombinacji, nie będzie żebrania i ewokacji. Chińczyk kręci i się wścieka. Nawet już udaje Greka, bo mu sklepy zamykają. Też policji przestaną wypisywać mandaty, nawet też na raty. Nie mają Chińczycy jako Judasze do kogo się podlizywać. Obudź się. Polsce, tu nie jesteś, bo ty jesteś. Nacisk psychologiczny, szczególnie na pracowników handlu, jak będzie można
z jednej strony omijać prawo i omijać ustawę, a z drugiej strony jak przymuszać pracowników, żeby z tej możliwości nie handlowania w niedzielę nie mogli skorzystać. I my wychodzimy z takiego prostego założenia. Ustawa wejdzie w życie i trzeba zrobić wszystko, żeby ta ustawa była zgodna z prawem, jak również zgodna z duchem ustawy. A duch ustawy jest jednoznaczny, że handel w niedzielę jest zakazany. Są też zapisy dotyczące możliwości kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Są również przepisy. O zakazany handel w niedzielę. Złotych dla tych, którzy nie będą tego przestrzegali. Ja mam nadzieję, że te wszystkie zapowiedzi, które pojawiają się w mediach, są takimi przedbiegami. Jak druga strona zareaguje, czy to związek, czy my jako ustawodawcy w tym zakresie. Tylko myślę, że panie ministrze, czas na takie debaty, dywagacje czy przepychanki, nawet gdybyśmy tak ostro mówili, był wcześniej, bo ustawa też była konsultowana, bo pracodawcy, pracownicy, i też klienci, ci, którzy chodzą do sklepu. I teraz wygląda na to, że najwięksi konkurenci na rynku nie oddadzą go bez walki, będą próbowali, tak jak wspomniałem. Ja mam nadzieję, że pracodawcy nie pójdą na konfrontację, tutaj mówię w tej chwili z organizacjami związkowymi, ale jest również z pracownikami, bo konfrontacja przyniesie efekty, że tak powiem, odwrotne do tego, o którym niektórzy pracodawcy myślą, bo z jednej strony będą też kontrole, o których już mówiłem, a z drugiej strony, jeżeli się okaże, że gdzieś jest faktycznie luka, to od tego jesteśmy jako ustawodawca, żeby tę lukę zapełnić. I na pewno w takim zakresie też będziemy tę ustawę obserwować. Dlatego, tak powiedziałem, ona musi wejść w życie. Zależałoby nam, żeby tak jak były deklaracje przy tych rozmowach, przy ustawie, że strony, czyli pracodawcy i związki zawodowe siądą też do rozmów. Na przykład bardzo dobry postulat związków zawodowych, żeby zawrzeć układ zbiorowy pracy dla pracowników handlu. Tylko nie ma drugiej strony. Niech pracodawcy siądą do stołu ze związkami zawodowymi i wypracują regulaminy pracy, uczciwe warunki pracy. O tym też na spotkaniu przy podpisywaniu projektu ustawy mówił przewodniczący Solidarności pan Piotr Duda. Czyli nie szukajmy obejść, nie szukajmy jak... Tylko pytanie, jak silnym partnerem w tym momencie są związkowcy, prawda, gdy mówimy o tym układzie zbiorowym, czy tutaj państwo... Chińczyk durny i się wścieka. Pracy, polityki społecznej Chińczyk już pomóc, udaje Greka, tak jak Żyd wcześniej umiał się dostosować. Umiał się do wszystkiego dostosować. Tak, aby w miarę możliwości coś tu przekręcić. A może jeszcze coś zwęcić. Proszę Państwa, policja też nie będzie mandatów wypisywała, bo dziady chińskie ludzi straszą, że za dotknięcie w oszą jakiegoś pulpitu kara 200 zł. Och, Boże, Boże, to głupoty. Proszę bardzo wierzyć w te głupoty. Proszę częściej do kościoła chodzić. Proszę się modlić. Proszę się modlić. Też o świcie. I pasterko o 12. W kościołach też przecież po nocach się modlą. Ja mówię, że to oszustwo na jednym wózku jedzie. Aha, dlaczego? Dlaczego oszustwo to? Proszę Państwa, bo to nie było trzech króli.
to nie było wcale, wcale trzech króli, to było trzech magów, podczas gdy magia zakazana. Żyd obrócił, Żyd przekręcił i od dupy strony zrobił. Proszę Państwa, że jak wolno, to nie wolno, że jak nie wolno, to wolno. A kto cielca, czyli krowę ze złota zrobił i jako Jahwe przysposobił. Proszę Państwa, no nie chcieli oni ci Bogu oddawać właściwie, czyja to sprawka. Przecież wiadomo, że szatana, aby dziecko się mogło zastanowić i to by to dziecko od razu odpowiedziało. Dziecko. No i też już jeszcze pewne nieprawidłowości są, że tak powiem, eliminowane. A niestety, człowiek jest przekrętny. Człowiek jest oszustem. Człowiek jest zły. Człowiek jest niedobry. Myśmy go zabili, taki Izajasz powiedział księdze Izajasza odnośnie Jezusa Chrystusa, przecież Syna Bożego proroczo. Myśmy, czyli no to był Żyd, to byli Żydzi, myśmy go zabili. Potem jak Ewangelia poszła do pogan, doszła, no to my jako poganie też możemy powiedzieć, myśmy go zabili. A gdyby człowiek zaczął się tłumaczyć i mówić, nie to nie ja, nie to nie on, to nie miałby racji, bo ludzie są tak bardzo winni, jak mała kto. Ludzie są okropni. Jaka lipska była, proszę bardzo, miła, sympatyczna. A jak zobaczyła, że 20 zł gdzieś coś może, czy 100 zł wykręcić, wyżebrać, no to nadaje, to nadaje, to nadaje. Chodzenie po tych galeriach i spędzanie wolnego czasu w ten sposób. No dokładnie, dokładnie tak. Spędzanie wolnego czasu, a nie pójście do kościoła. To czyli, że to oni ci katolicy widzą jako konkurencję. I tyle. Otoczenie gospodarcze, bo to też często pracodawcy podnoszą, że to konwolnie. Obudź się. Obudź się. Takiego zagrożenia nie ma. W Polsce, a tu nie jest źle. Proszę Państwa. Handel zabroniony. Będzie handel zabroniony. Rozdziobią was kruki i wrony. Gdy będzie handel zabroniony. Tak, dokładnie tak. I to też jest takie, że oni przekonywali, że to nie jest w Polsce, a tu nie jest źle. Gdy nadaje rady Jokoncita. Gdy nadaje nasze radio, radio Jokoncita. Niech o to nikt się nie pyta. Obudź się. Obudź się. W Polsce, tu nie jest źle. Gdy nadaje rady Jokoncita. Także taka robota.